chciałeś kobitkę i dostałeś kobitkę. Dostałem kobitkę, chociaż no... Nie taką kobitkę? Agnieszka Chylińska ci nie odpowiada? Nie, no jest super. Agnieszko, tylko... proszę nie, bardzo, to jest młody człowiek, który podważa... Właśnie co ty podważasz? Jej kobiecość? Nie, absolutnie. Uwielbiam Chylińską, Agnieszkę uwielbiam oczywiście, tylko że ja marzę o jakichś takich szpilkach. A jednak tutaj, no to Agnieszka takie raczej... Małe te obcasy i wszystko takie... Zaraz, zaraz. A którą tu piosenkę będziesz śpiewał? Nie mogę cię zapomnieć. To jest ten okres już seksownej Chylińskiej. Już ten okres... To ty się ciesz, chłopaku, że ONA nie dostałeś, tak jak Basia Melce. Właśnie. Z jakimi problemami musiałeś się zmierzyć? No największym problemem było, żeby śpiewać tę piosenkę. To jednak gdzieś tam dla mnie ciężkie rejestry, bo takie skrajności. Albo śpiewam cały czas bardzo wysoko, takim prawie że falsetem i właściwie falsetem. W przejścia takiej kiksy... I ciężko mi po prostu o tym wszystkim pamiętać wokalnie, a do tego wykonywać te wszystkie... Dzień dobry. O, dzień dobry. A pani wisi. To z ciebie mam zrobić kobietę? Ze mnie. Chcesz mi miał! Nie może nas mieć! Znaczy, nie ma gruzu, jest tragedia. Rozumiem? Dzięki. Strażak. I zjazd. To nie boli, jak tak zjeżdża z tej rury? Chcesz mi miał! Bierz mnie! Ładnie zaciśnij nóżki. Tak? No, załóżmy. I zjazd. Sexy, sexy, sexy. Nie rozkraczaj się, tak jesteś w body. Dobrze, że nasza Asia, nasza koleżanka z baletu, tutaj troszeczkę popracowała z tobą na rurce. Przepraszam, jak to się profesjonalnie nazywa? Pole dance, tak? Asia to jednak wszystko pięknie wyprostowane, wyprofilowane, a ja to tak raczej... Ale zjechałem. I udało mi się obkręcić 3 razy. I jakieś straty? Straty? W sensie, nie wiem, przytarte uda, śniaki. No tak, jak wychodziłem z sali, to wychodziłem tak. Ale potem już było spoko. I nadal uważasz, że wysoka szpilka byłaby łatwiejsza? A wiesz, że tak? Chyba tak. Tak myślę. Grzeszysz, uwierz mi. Grzeszę? Wiem, co to znaczy występować na wysokiej szpilce i to nie jest mam nic nadzieję, przyjemnego. Że się mam nadzieję, że też jeszcze ci mało? I państwa jemu jeszcze mało. Chcę ci tyle dać. Chcę, byś mnie miał. Nie może nam się nic już stać. Nie jesteś sam. Nie może nam się nic już stać. Ale generalnie czujesz się pewny przed wyjściem na scenę. Tak, no co ma być, to będzie. Co ma być, to będzie. Tym pozytywnym akcentem zakończmy naszą dyskusję. Tak. Najważniejsze przed tobą. Proszę państwa. Młody, zdolny, zgrabny człowiek, już za chwileczkę, w tej windzie, zamieni się w Agnieszkę Chylińską z okresu seksownego. Co dnia boli mnie każdy krok.
Mati! Agnieszka Chylińska! Ja się muszę pozbierać po tym szoku. Ja też. To jest znowu takie wykonanie, o którym sobie myślałam, że to się chyba nie może udać. Mati, a gdzie jest to? Ale co? Poczekaj, wiecie co, bo rzeczywiście... Bo są różne kostiumy... Są różne kostiumy kobiece, w których mężczyznę można jakoś ukryć. No właśnie ciężko przez to, że... No nie, no ja się boję. Kłaniam ci się nisko, z ogromnym szacunkiem. Kochany. Kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dobrym pomysłem jest, żeby Agnieszkę Chylińską robił facet. Bo to jest... Cojones są, że tak powiem, na miejscu tutaj w obydwu przypadkach. Ale naprawdę, no, przekonałeś mnie. Ja w ogóle, tak jak na ciebie patrzę, to nawet nie mogę sobie przypomnieć, jak ty wyglądałeś bez tego, co masz w tej chwili nie, na no, sobie. Super, zobaczcie, po prostu jestem zachwycona. Czekajcie. No, jaki tiger ze mnie. I masz bardzo zgrabne pośladki. To tak na deser. To po prostu było 50 twarzy Chylińskiej. Cała ta sytuacja, którą patrzcie tutaj... Patrzcie na ekranie, którą, zobacz, co którą, tam się dzieje. No właśnie o tym chcę powiedzieć, którą tutaj zakląłeś razem z choreografem Krzysiem, naszym fantastycznym. To organiczność śpiewania i ciało to jest nie do zrobienia właściwie, a ty to uchwyciłeś. Dziękujemy, Mati! Bardzo dziękuję. Agnieszka Chylińska.